Cześć, z tej strony Dawid, witam Was w kolejnym odcinku, w kolejnym unboxingu na kanale Klocki Luzem. A dziś w moje ręce trafiły multipaki z LEGO Batman Ekstra Paczka. I powiem Wam już od razu na wstępie, że tak jak w poprzednim odcinku otwierałem LEGO Star Wars multipaczki, to niestety, ale te paczki również kupowałem w jednym miejscu, to jest w Empiku, bo tam tylko były w takich ilościach, więc wydaje mi się, że mogą być również powtórki, tak jak zdarzyło się to z LEGO City. Mam już oczywiście nauczkę, żeby nie kupować wszystkiego w jednym miejscu, ale może będzie tutaj wyjątek od reguły i w tym wypadku będą tu inne magazyny. Ale dobra, w ogóle jest to numer 2/2021, czyli ponownie w sprzedaży. I jest tam super cena, 19,99. Czyli wychodzi nam 10 zł za magazyn. No figurki są całkiem ciekawe, no wszystkie numery, że tak powiem, z serii Batmana są oczywiście ciekawe. To, na co ja bym chciał trafić, to Superman i Mr. Freeze, myślę. Pozostałe też są fajne. O, jeszcze mógłbym, fajnie by było, gdybym trafił Flasha. Też bym się cieszył. Batmany i tutaj te pozostałe figurki, no nie są mi obce. Więc, no co Wam powiem, sprawdźmy 2 z 9 magazynów lub 2 z 11 zabawek LEGO, więc tam pewnie będzie jakiś komiks w niektórych zabawkach, więc jakieś magazyny po prostu pewnie wyszły chyba w dwóch wersjach, tak mi się wydaje, ale nie wiem, zobaczymy co tam jest. No i trzymajcie za mnie znowu kciuki, żeby nie pojawiły się znowu takie powtórki, no ale tak jak wspomniałem, liczę się z tym, że mogą się pojawić, no mam nauczkę i po prostu będę robił większe miksy następnym razem przy zakupach, ale no co, no sprawdźmy po prostu, co tam się może znajdować w środku. Otwórzmy sobie pierwszą paczkę. No dobra, chyba że będzie to 5 Supermanów, no to spoko. To byłbym zadowolony. Jest Robin, komiks z Robinem. Jest to numer 2/2020. I drugi numer, to pewnie też jest jakiś mały komiks. Proszę, zobaczcie. Jest to Joker, ale zobaczcie, są karty Trading Card Game. One wychodziły kiedyś z Batmanem i już chyba nie ma, z tego co kojarzę. I jest karta, edycja limitowana, numer 7, jest Robin. No to bardzo ciekawa gazetka. No, to jest numer 5/2019, bardzo stary numer. Okej, to te numery, jeśli takie będą powtórki, to też będę zadowolony, bo będzie 5 tych saszetek, więc tu są bardzo wartościowe, no według mnie, numery, więc jeśli się trafią takie powtórki, to będzie również okej. Zobaczmy, czy coś tam jeszcze wrzucili, nie ma nic już w środku. No ale co, otworzymy sobie drugi numer, no i zobaczymy, czy jednak będą znowu powtórki, czy pojawi się zupełnie coś innego. Już się nie mogę doczekać, uwaga. No to już wiemy, jak to się wszystko skończy. Jest Robin znowu i z drugiej strony jest... widzicie? Jest Riddler. No to opening będzie, wydaje mi się, o wiele ciekawszy. Numer 3/2020. Czyli tutaj może wszędzie dominować Robin, tak jak kiedyś Richie dominował. Ale jest już jakaś różnorodność. No to jestem już ciekawy. No to otwórzmy sobie numer 3. No to skoro już tak się to nam zaczęło układać, to może być faktycznie może ten Superman się trafi. Proszę, jest Flash, no to super, jest Flash. Także no i pewnie ja bym stawiał, że tam będzie Robin, ale nie, jest Batman, numer 2/2020. No to powiem Wam, te paczki są bardzo fajnie zmiksowane. Jeśli chodzi o to, że są nawet ponownie w sprzedaży, no to chyba po prostu z powrotem przywieźli je z różnych Empików albo InMediów na te magazyny, na Empik i wymieszali to, tak? Więc no jestem ciekaw, co będzie w paczce numer 4. Jest kolejny Flash, super, bardzo fajnie, ale fajnie by było trafić jeszcze tego Supermana. I jest kolejny Batman, numer 4/2020. No to powiem Wam, że całkiem ta różnorodność tu jest. I ostatni multipack,
który otwieram specjalnie tutaj dla was, to jest Superman, super, no pięknie, no chyba pierwszy mój opening, który jest tak różnorodny w magazyny, panie i panowie. I numer kolejny, Batman 2 przez 2020. No to podsumujmy sobie na szybko, co tam się znalazło. Na 10 magazynów, które tutaj mieliśmy w tych 5 multipakach, mamy 2 magazyny z Robinem, jeden z Człowiekiem Zagadką, The Riddler, jeden bardzo fajny stary numer z saszetką, 5 przez 2019, oczywiście z Jokerem, 2 magazyny z Flashem, jeden komiks z Supermanem, bardzo fajnie, na niego czekałem, bo tej figurki nawet nie mam, numer 2 przez 2020 z Batmanem, o, właściwie dwa takie numery, i jeszcze numer z Batmanem, 4 przez 2020, Batman z 4 ramionami. No to powiem wam, że tutaj Empik bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Nie tak jak to było w poprzednim odcinku. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to spójrzcie, ale wystarczy, że obejrzycie w poprzednim odcinku jeden tylko opening i już będziecie wiedzieć, jak to się wszystko skończy. Ale żeby nie psuć wam zabawy, to oczywiście zapraszam. I jak zwykle zapraszam również do subskrybowania kanału, bo takich openingów no, będzie się tutaj pojawiać. Mam w planach też już zestawy, oczywiście będą otwarcia również z kart, bo to chyba najbardziej lubicie. A w dzisiejszym odcinku to co? W dzisiejszym odcinku to już wszystko, ja się żegnam z wami, dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia jak zwykle w kolejnym odcinku. Cześć!